Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Prince of Persia, Piaski Czasu. I dzisiaj lecimy dalej z naszą przygodą. Ostatnio skończyliśmy tutaj przy tym słupie światła, które jest naszymi zapisami. I swoją drogą, bardzo śmieszne jest to. Nie wiem, czemu mnie to śmieszy, ale lubię patrzeć, jak książę się obraca, w sensie wciskam strzałkę do przodu i strzałkę do tyłu i on tak taką fajną animację ma, jak się obraca. Dobra, wiem, jestem dziwna. Okej, dobra, idziemy dalej. Rozwal wszystko, książę, na swojej drodze. Jest chmurka. O, ale tu coś jest. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć trochę. Jak to było? Tą stronę i teraz... Aha. Tu się kręcimy, tu skaczemy. Dobra. Tu jest dziurka. Okej, i tutaj jest chyba właśnie ta ukryta fontanna, tak mi się wydaje. Tak, i tu się wchodzi. A wchodzi się w takie dziwne miejsce. Z tego co pamiętam, to te ukryte fontanny zawsze wyglądają tak samo. Ja jeszcze może zwiększę głośność mowy. Mam wrażenie, że książę jest bardzo cicho. Mam nadzieję, że nie przesadziłam. Mam wrażenie, że już nie jestem w Azadzie. Tak. No i... Tak, i lądujemy z powrotem tutaj, przed wejściem do tego miejsca. Nie wiem, czy mi się w końcu wydłużyło to życie. Co się stało? To dziwne. Czuję się cudownie. To jest dziwne. Ja jeszcze nie czytałam waszych komentarzy, niestety. Także jeszcze... to głupia kamera. Więc jeszcze nie wiem, czy faktycznie mi te fontanny wydłużają to życie, czy nie. Bo szczerze mówiąc, to wyglądało trochę tak, jakby mi wydłużyło jednak, no ale... No. Wejdź tu, książę. Musimy tam wejść jeszcze raz, bo myślałam, że tędy jest prawdziwa ścieżka, a jednak tamtędy. Więc... No, tu trzeba uważać na te zmiany kamery, bo... Wow. To, co się tu dzieje, jest czasami kosmiczne. Nie, spadnij. Teraz tutaj. Zejdziemy sobie. Delikatnie chciałam zejść. Czy nie będzie, że. Że cofnę ten czas, dobra. Więc nadal do końca nie jestem przekonana z tym. Nie, chciałam biec po ścianie. O. Wziąć tą chmurę. Tam coś jest na dole. A tu coś jest. Ta kamera, tragedia. Co się dzieje? Coś jest w ogóle? Nie. Dobra, wiem, na co będę narzekać przez większość czasu, na kamerę w tym miejscu. Znaczy w tej grze, w sensie. A, no to jest czasami naprawdę tragiczne. Hej! Hej! Hej, ho! Ała. W ogóle to są jakieś szalone rzeczy się dzieją z tą kamerą. Czasami, o. O! Wciągnęła nas.
Chyba nas lubi. Daj mi sztylet. O, właśnie, ma jakiś medalion. Kim jesteś? Jestem Fara. Córka Maharadży, któremu go ukradłeś. To twoje dzieło. Widziałem mojego ojca zamienionego w piasek. I my podzielimy jego los. Jeśli nie oddasz mi sztyletu, by odwrócić to, co się stało. Zdradliwy wezyr posługiwał się tymi samymi słowy. Teraz nie ufam nikomu, prócz siebie. Chrząszcze też zrobiły się piaskowe. A ona skubana se przechodzi przez dziury. Wróć do sali audiencyjnej i czekaj na mnie. Idź! Okej, okay, czekajcie, wow. Głupie, latające kraboszcze. W ogóle, dlaczego książę masz chraboszcze w zamku? Że one się zamieniły w piaskowe zombie. No nie potrzebuję wody. Od kiedy opuściliśmy Indię, ona tam była. Gdy byłem na pustyni, czułem jej ciemne oczy skierowane na mnie. A teraz znów tu była. Ona i ja. Jedyni dwoje, którzy przeżyli. Powiedziałem dwoje? Przepraszam. Troje. Aha, bo razem z wezyrem. Chyba on liczy. Dobra, czekajcie, bo muszę sobie przypomnieć, jak się piło wodę. Aha, to jest Q. Nie. F, E. Może nie mogę pić, ale... O, to całkiem możliwe w sumie, że nie mogę pić, bo jestem napita. Że tak to ujmę. Mam pełne zdrowie. Tu jest coś i tu jest coś. Gdzie ja mam iść? Wygląda jak dalsza droga chyba. Albo i nie. Nie wiem. Kurde. Wow. Mi zakręciło w głowie. Tu jest pełno chmur. Okej, okay, czyli to znaczy, że chyba powinnam tam pójść. To co jest tutaj? A, chmurka. Tylko. No dobra. W sumie chyba tych chmurek tak nie potrzebuję dużo. Nie wiem. Nie wiem, już bardzo nie pamiętam, jak to było. Dobra. Jak pójść tam, a co jest tu? Jakieś... Klepsydra. Co? Jakieś ptaki. Zabrały klepsydrę. Nie zrozumiałem tego, co zobaczyłem. Ale wiedziałem, że te skrzydlate potwory miały swego pana. Człowieka, który podstępem zmusił mnie do otwarcia klepsydry i który teraz odbierał swoją nagrodę. I z nieznanej mi przyczyny pożądał również sztyletu. Nie zatrzymałby się przed niczym, żeby go posiąść. Cóż... Dałbym mu to, czego szukał. Zatopiłbym go w jego podstępnym i zdradliwym sercu. Wow. Jak też myślałam, że tak to się skończy. Dobra, chyba musieliśmy tędy pójść. Wygląda tak, jakby się nie dało tamtędy przejść. Zresztą ta gra jest dosyć liniowa mimo wszystko. Odstępstwem od reguły są właśnie te fontanny, które się znajduje. Ja mam co go dokonać. Aha, tu w sensie pewnie. No, książę, właśnie na to. Natomiast w większości przypadków jest chyba tak, że jest ta gra liniowa dosyć. Dobra, teraz chyba tędy. Spuszczamy się na dół. Wow. Okej. Okay. I kolejne chrabąszcze.
naszej fantastycznej drodze. I ta piękna animacja. To zaczyna w pewnym czasie być wkurzające. Jak on tak robi cały czas, no ale trudno, taka gra. Teraz chyba tamtędy. To też wygląda, jakbym miała iść tamtędy. Chociaż nie wiem, tam nie doskoczę w żaden sposób chyba. Okej. Tam na dole są chmurki, ale nie dojdziemy do tego dołu. Aha, tu jest jakiby powrót na górę? Nie! Jezu, książę, nie spadaj. Please. Tam też coś jest. Nie wiem. Gdzie jest? Czy ja tu byłam? Shit. Nie wiem, ja już się trochę zgubiłam tutaj, szczerze mówiąc. Chyba tędy. Tak? O, tam są... Rabołuszcze. Rabołuszcze! Złe, niedobre rabołuszcze. Tam też są chrabąszcze. No, husiu, husiu. Dobrze. No, musimy jeszcze zejść na sam dół. Tu coś jest? Nie. Chyba przeszliśmy to dookoła, jak mi się wydaje. Tylko mam uno problemu, jak ja mam tam zejść na dół całkiem. A czy ja mogę tak skoczyć? Nie. A mogę. O nie. Oczywiście, że musiało się zrespić. Nie? Tam musisz dobić! Dobra. Dobijaj. Zanim wstaną! A! No, dobij! Okej. Okay. Teraz tego, szybciutko. Łabą w plecy! Dobra. Super. Pieskowe zombie wykonane chyba. Nie, jeszcze się tu respią. No ja cię kręcę. Dużo jest przeciwników w tej grze! Dobij tamtą! O Jezus Maria!
jest frustrujące, jak oni okrążą bohatera i nie można trafić w tego przeciwnika, który leży. No, wbijaj tego. No, no, teraz ją. Świetnie. Wszyscy przestali do tego rogu mojego, ja nie wiem. Dobra, teraz tą. Jak nie ma tych przeciwników tak dużo, to przynajmniej można trafić, ale... Jezu! Dajcie mi przejść! Ale wy jesteście grubasy jedne, no. Tamtą dobi, no nie widzisz, książę. To rzeczywiście był sztylet czasu. Zaczęło do mnie docierać, dlaczego Wezyr tak go pożądał. Jakby można ogólnie dźgać jeszcze tych przeciwników tym sztyletem bezpośrednio w walce. Jezu, w końcu. I oni wtedy tak zamieniają się w takie pieskowe figury. Nie wiem, czy zauważyliście, ale oni tak zamierają. I wtedy jakby mamy więcej czasu na atak, tak mi się wydaje. Ale no, ja i tak w sumie rzadko z tego korzystam. Boże, nie mogę... Chcę się napić. Goddammit. No i musimy się pić... Musimy pić więcej, jeżeli chcemy sobie napełnić to full życia, bo... książę nie napije się jakby... za jednym zamachem do samego końca, tylko... jakieś kombinacje tu tworzy. Nie wiem. Powstał nowy zbiornik piasku. Świetnie, dzięki. Dobra, chyba trzeba było tu zejść w każdym razie. Tu mamy zapis stanu gry, swoją drogą. I kolejne wizje. Tak, w tych wizjach pojawia się pierwsza z zagadek w tej grze. Sekretne przejście. Gotowe. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Okej. Już nie jestem pewna, gdzie my mamy tu pójść teraz w takim razie. To wygląda... A nie, chociaż tam była przesunięcia półka. Dobra, nieważne. W każdym razie, tak jak mówiłam, tu się czeka na nas pierwsza z... pierwsza z zagadek. Tutaj za którąś półką coś było. Nie? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, tych zagadek zbytnio. O, tutaj, bo coś było. Nie pamiętam zbytnio tych zagadek, jeśli chodzi o księcia Persji, ale pamiętam na przykład jedną z nich, taką bardzo charakterystyczną, z lustrami. I ona mi się strasznie podobała. Nie była chyba jakoś specjalnie prosta, ale była bardzo ciekawa. Mi się podobała. Natomiast tej zagadki nie za bardzo pamiętam. Wow. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie, jeśli chodzi o... Aj. O moje umiejętności zagadkowe. Wow. O, tu mamy chmurkę. Chciałabym podejść i spojrzeć w dół. Aha, tu tylko kolce są, okej. I to są chyba też płytki naciskowe na czas, ale nie jestem pewna, czy to tak wszystkie działały. O, tu są właśnie te rzeczy z wizji. Dobra, cudownie, książę. Wow, wow. No ta kamera nie chce się ten... Dobrze zmienić. Tak, te płytki naciskowe są na czas. Trzeba sobie
skrzynkę przesunąć. To na razie nie jest trudne wszystko, bo wszystko mamy na wyciągnięcie ręki praktycznie. O tak, to jest ta zagadka. Musimy ustawić te promienie, z tego co pamiętam, w ten sposób, żeby nam drzwi otworzyły. I tak, żeby to pasowało do siebie. Ach, kamera kompletnie nie pomaga. Co? Do czego to służyło? Goddammit. Aha, to jest mostek. Jakoś się dało to zatrzymać. Nie, dobra, da się doskoczyć. O, dzięki ci, Allahu! Bałem się, że jesteś jednym z nich. Pomożesz mi uaktywnić system obrony Azadu? Musimy to zrobić we dwóch. Ja zajmę się ustawieniem osi w pozycjach wyjściowych. Ten, kto zwykle tym dowodził, nieważne. Pewnie umarł. Zjedź platformą na sam dół. Potem użyj tych dwóch korb, aby wjechać nią na górę. Widzisz te cztery osie? Musisz je podnieść jedną po drugiej, aż będziesz miał wszystkie cztery. Potem przynieś je na górę. Wszystkie. Upewnij się, że podniesiesz je w odpowiedniej kolejności! No tak, to... dobra, przypominam sobie trochę, że to nie było takie proste. Dobra, każda z tych osi ma oznaczenie. Głównie są to oznaczenia księżycowe, w sensie pełnia chyba... zaćmienie, nie wiem, kwadra. Nie jestem dobrze obeznana z nazewnictwem tego typu, więc przepraszam za to. Musimy je włożyć w odpowiednie, odpowiednie tutaj, nie wiem, rurki, żebyśmy mogli to przenieść z powrotem do góry i tam wtrynić w odpowiednie dziurki. Dobra, teraz zastanówmy się chwilę. Musimy to zrobić w odpowiedniej kolejności, ponieważ jakby ścieżki prowadzące są są no, tak usłane, a nie inaczej i nie możemy zrobić... możemy się tutaj po prostu zablokować. Tylko czy ja mi się to uda, bo to tu jest... Aha. O to chodziło! Masz pierwszą oś! Teraz podnieś pozostałe trzy! Tak, świetnie. Pamiętaj, zwracaj uwagę na wyżłobienia. Właśnie tak! Jedna korba obraca platformę, druga podnosi ją i opuszcza. Dobra, wiem. Tylko potrzebujemy jeszcze to, więc ja nie wiem, jak to zrobimy. Z dołu. Dobra, weźmy... Spróbujmy to podnieść. Tak, wiem. Przestańcie mi to pokazywać. I jeszcze wyżej. Teraz czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie to było. Chyba, że można to zrobić po prostu po kolei. Nie, bo tu mamy zatkane. Tu możemy iść w dół.
uda się obrócić to całkiem dookoła. No, teraz to pasuje, żeby to zabrać, ale nie wiem, czy my musimy zabrać wszystko. Bym to podniosła po prostu. Jeszcze nie! Musisz podnieść wszystkie cztery osie! Potem przynieś je na górę! Wszystkie cztery muszą być razem. Dobra, ogarniemy, spokojnie. Tylko... muszę się rozejrzeć. Gdzieś na samym dole mamy utknięte tamte. Więc tu byśmy musieli zjechać na dół. W miarę możliwości. Jeszcze. Jeszcze o jeden poziom. Tutaj mamy pomoc też trochę, jak są rozłożone te wszystkie fragmenty. Ale ja nie umiem z takich pomocy korzystać, więc zrobię po swojemu. Dobra, i teraz musimy to obrócić. Nie w tą stronę. Może odłączmy to na razie. Spróbujemy zacząć od tego drugiego. Nie w tą stronę. Halo. Dobrze. Uważaj! Jeśli teraz podniesiesz tę oś, będziesz miał później problemy. Dzięki, stary! Ej, on za dużo podpowiada. Nie, ale swoją drogą to jest pierwsza zagadka, więc dlatego przypuszczam, że on tu jest, żeby podpowiadać. Potem już nie ma tak, powiedzmy, prosto, bo on nawet jak podpowiada, to nie podpowiada aż tak bardzo. Ale tak, fakt jest taki, że nie mogę podnieść tej osi jako pierwszej, bo ona jest w zagłębieniu. Tylko jak mam w takim razie zrobić... tak, żeby to zebrać. Wydaje mi się, że od dołu trzeba zacząć, ale no nie wiem. No on tu powiedział, że to jest dobrze, więc wydaje mi się, że od tego trzeba zacząć. Tak czy siak. No, weź się, książę. No i tu jest problem, bo tutaj nie można. By trzeba było podnieść się tu i zjechać. I zjechać aż tutaj. Na dół i pojechać tędy. Może by się udało. Żebym ja to zapamiętała, bo jak ja będę tam na górze, to... no w sumie nie muszę też tak na górę. Nie, 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 stop right now. Dobra. No, ciągaj to. Okej, i teraz w dół. Dobra. O, i teraz możemy zabrać to. To już dwie! Świetnie, dzięki. Teraz w górę. Z tamtą resztą powinno być chyba prościej, teraz tak mi się wydaje.
bo teraz to już jest tak ustawione, żebyśmy mogli podnieść te dwie na raz. Albo powiedzmy. Bo tutaj nie przesunę tego tak czy siak. Dobra, teraz możemy to podnieść, ale nie wiem, czy to nam nie zablokuje tamtego drugiego. Nie to. Jeszcze tylko jedna! Ta zagadka też jest super. Mi się podobają. Zresztą podobają mi się w ogóle zagadki z księcia. Są fajne i kreatywne. Nie, 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 nie. Czy tu się mogę obniżyć niżej? Nie wyżej. Może jeszcze nie. O, dobra. Idealnie. Są cztery! Teraz przynieś je na górę i dopasuj do łożysk. Dobrze. Się robi, szefie. Prawie dobrze! Jeszcze tylko dopasuj osie z łożyskami. Aha, bo to ten. Muszę na dole. Myślałam, że na górze będę mogła dopasować, ale widzę, że nie. Muszę to obniżyć i dopiero. Teraz będzie. Teraz nie w dół. Jezu. Zawsze mi się myli. Jest! Yeah. Wiedziałem, że ci się uda! Jestem mądra. Teraz ostatni krok. Widzisz platformę? Rzuć swoją dźwignię, a ja rzucę moją. Co? Jaką dźwignię? Co to za dziwna maszyna? Powiedziałem ci, to pałacowy system obrony. Przestań marnować czas. Rzucaj swoją dźwignię. Rzucaj swoją dźwignię. Boże, czemu to się tak dziwnie nazywa? Ha! Udało się! To pokażę tym demonom. Na Allaha! Pożałują dnia, w którym odważyły się zaatakować pałac Azadu. Tak, świetnie. W dodatku te pułapki wszystkie będą też na nas. I koleś postanowił umrzeć. Czy jest tu gdzieś zapis stanu gry, halo? Aha, no mówiłam. No nic nie widzę, halo. Co za gra. Dobra, mamy zapis. Okej, to tu sobie skończymy odcinek. Tak, facet nam podpowiadał, nie? Ogarnęliśmy system obrony pałacu. Świetny system obrony, który... nie dość, że będzie atakował pieskowych zombie, to jeszcze będzie atakował nas. Także zaczepiście. Się zapowiada. Dużo przeciwników tam widziałam. Pałacowy system obronny. Zapisz. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Świetnie. Dobra, to myślę, że w tym miejscu sobie skończymy dzisiejszy odcinek. Ja dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Mamy już za sobą praktycznie chyba wszystko, co można, co będzie, czego możemy się w sumie spodziewać po tej grze, czyli zagadek, eksploracji, przeciwników,
I ogólnie systemów obronnych. Także zręcznościówek, wszystkie, totalnie wszystko. Także będzie jeszcze więcej zabawy z czasem. No, a na razie to by było wszystko. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.